Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam do oglądania. Usiądziemy sobie tu na krzesełeczku. No i teraz tak. Już Wam mówię, że ukrywałem to przed wami 2 tygodnie. A tak a propos, z naszego średniowiecza, że tak powiem, przenosimy się na nowożytność, bo zaczynamy zakładać już linię pojenia. Automatyczna linia pojenia dla przepiórek. Jak możecie zauważyć, mam na razie na 5 klatek, bo to było przez 2 tygodnie na próbę i ten test się sprawdził. Jeżeli chcielibyście zakupić, oczywiście ja to kupiłem w zestawie, że tak powiem, bo nie wiedziałem jak, co kupywać itd. itp. I stwierdziłem, że kupię zestaw. Gdyby ktoś chciał taki zestaw kupić, to wpisujecie w Allegro jednostka linii pojenia i wyskakuje wam to. I teraz wam zaprezentuję, jak to działa, gdyby osoby jakieś nie wiedziały. Mamy przepióreczkę, jest to przepióreczka. Podchodzi, ona sobie tak dziuba i pompuje to wodę. Ej, nie bij mnie. Tu jest wszystko dobrze i zobaczcie, o dziwo, tu jest bardzo mało brudu. A jeżeli już jest, to bardzo mały. Jest to dość droga inwestycja, bo nie będę przed wami oszukiwać, że ta linia pojenia kosztowała 200 zł. A ja za 200 zł będę mógł zrobić do wszystkich jeszcze tutaj do klatki jednej wyżej. Bo tutaj jeszcze wywiercimy 2 dziury. Tu jest taka na razie ala półeczka, mega, no nie? Taka półeczka, ona będzie jeszcze wyżej. I tu pociągniemy jeszcze do tych klatek. O, tu pociągniemy tu. No i tutaj jeszcze jeden. No i tutaj mamy wężyk, jakiś, nie wiem, taki dzyndzel, że tak powiem. No i leci sobie woda. No i tutaj do takiego filtra. Ej, jaki filtr? A co? A czemu tu nie ma? Coś tu się zacięło. Czyżby? A, dobra. O, i teraz się woda pompuje. Zobaczcie. I już woda się skończyła pompować. O, teraz sam nawet zobaczyłem. I tu nawet woda jest. I tu jest filtr w środku, który filtruje tą wodę. No i oczywiście tutaj kurzu pełno. A tu jest woda już świeża, kolejna. Trzeci raz już wymieniana od 2 tygodni. Oczywiście, żeby tu zaraz hejt na mnie nie spadł. Woda jest... woda. Wiadro jest zawsze ściągane. Tu jest odczepiane, zatykane. No, 2 osoby to robimy, bo druga stoi tutaj, trzyma, żeby woda nie poszła, chlus. I oczywiście się myje to wiadro trochę. Mamy tutaj naszą siwą sileczkę. O, rano woda wlewana i już nie ma. Ona się pierzy. Już tu ładnie i gliwie, że tak powiem, wychodzi i już puszczę kolejny puch, czyli nowe pióra na czapie. Jest tu troszeczkę już przepiórek, bo po prostu już wyjeżdżają nasze kochane dziewczynki. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na razie i cześć. Myślę, że wam się spodobał film o linii pojenia.